Józef Tomaszewski, rocznik 51, wzrost około 170 cm, oczy szare, sylwetka szczupła, twarz smukła, siwe wąsy, włosy siwe, krótkie zaczesane na prawy bok. Znaki szczególne: świerzbiączka, czerwone krosty na twarzy oraz czarna przepaska na prawym oku. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy prowadzą czynności dotyczące zaginięcia 63-letniego mężczyzny, mieszkańca Strzegomia. Jak ustalili policjanci, mężczyzna 19 czerwca bieżącego roku wyszedł ze szpitala i do chwili obecnej nie nawiązał kontaktu z rodziną. Prosimy o kontakt wszystkie osoby, które spotkałyby na swoim drodze mężczyznę, który bez celu błąkałby się po mieście lub też okolicach miasta Świdnicy lub Strzegomia. Kontakt z najbliższą jednostką policji lub Komendą Powiatową Policji w Świdnicy. Mężczyzna ostatni raz widziany był ubrany w bawełnianą kurtkę w kolorze jasny popiel ze sztruksowymi pagonami w kolorze beżowym. Spodnie materiałowe koloru jasny beż, biały podkoszulek bez rękawów, koszulę z długim rękawem w kolorze stalowym oraz czarne klapki. Wszelkie informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu zaginionego prosimy kierować do Wydziału Kryminalnego KPP Świdnica. Telefon 74 85 82 227 lub do najbliższej jednostki policji.